Witam wszystkich na kanale Planu Duszy i zapraszam na czytania wrześniowe. Zapraszam też wszystkich zainteresowanych na kurs Planu Duszy, który odbędzie się w Warszawie w październiku od 9 do 11 października. To jest chyba drugi weekend października. Wszystkie zapisy to jest organizator Ars Libra. Można pisać do pana Włodka z Ars Libry. Tutaj też umieszczam w rogu informacje i zaproszenie na kurs, które jeśli chcecie, możecie obejrzeć i tam też są wszystkie dane do kontaktu. A teraz zapraszam Was na czytania wrześniowe, będą wszystkie znaki po kolei. Bardzo chciałam Wam też podziękować za wszystkie lajki, komentarze, za Wasze maile. Miłe słowa, które otrzymuję, jest mi naprawdę bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Jeśli macie jakieś pomysły na to, czy jakieś macie potrzeby, żeby zrobić jakieś czytania dodatkowe, to dajcie mi znać, zobaczę, co można tutaj w tej sprawie uczynić. Także jest mi bardzo, bardzo miło z Wami i zapraszam Was do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na wrzesień 2020. Zobaczymy, co tutaj będzie główną energią i co się tutaj ujawni, na co mamy zwrócić uwagę, z czym popracować, co tu może być kłopotem albo jakąś, nie wiem, nagrodą może. No poprosimy, zobaczymy, co tutaj, nie będę się mądrzyć. Okej. Jedna karta. To będzie ta. No nie, pięć mieczy. Jakieś zmęczenie w połowie drogi, jakieś napięcie. Być może jakiś konflikt. To jest tak, że teraz znowu mamy to szaleństwo na niebie. I tutaj, jak posłuchacie sobie astrologii, to tak jest, że tworzą się te napięcia. Są to napięcia w nas, są to napięcia pomiędzy tym, co słyszymy w mediach, w telewizji, co to rząd i tak dalej. I to później przekładać się może tutaj na nasze życie, to, które jest wokół nas, najbliżej nas. Więc te napięcia się tworzą. To jest gebura na drzewie życia. To jest ta szorstka, ten szorstki filar, który mówi o takim trudnym momencie, może trudniejszym, tak powiedzmy. Ale to też jest informacja o tym, żeby zwracać uwagę na swoje myśli, na to, w jaki sposób się komunikujemy z ludźmi, o czym chcemy mówić. Jeśli w ogóle mamy coś do powiedzenia, co może kogoś zranić, to może lepiej w ogóle się nie odzywać, tylko upuścić tej złości czy frustracji w taki bezpieczny sposób. Może ta uważność na to, na te myśli, na nasz system własny pozwoli tutaj uniknąć takich sytuacji, w których wchodzimy w jakieś dziwne konflikty, albo kłócimy się, albo ktoś nam tutaj chce wszystko zabrać. Spotykamy, bo wtedy, bo to jest też tak, że jak myślimy takie myśli nieprzyjazne, to wtedy przyciągamy takich ludzi do siebie, żeby można było zrealizować tutaj ten scenariusz pokłócenia się z kimś albo wejścia w konflikt. W momencie, w którym nakręcamy się pozytywnie, kiedy nasze myśli są spokojne, kiedy potrafimy się wyciszyć, to ci ludzie gdzieś w jakiś sposób dziwnie nas omijają. I to o to chodzi, żeby oni nas omijali raczej niż przychodzili do nas. Więc to może być taka karta, która mówi i ostrzega nas. Nie siedźcie bardzo w głowie, bo to może być też Wasz wewnętrzny konflikt, takie rozdarcie pomiędzy jedną a drugą rzeczą, która akurat się dzieje w Waszym życiu. Czy coś zrobić, czy czegoś nie robić, czy zacząć nową pracę, czy nie, czy wiecie, no mnóstwo jest scenariuszy, które tutaj można do tego doczepić, ale to nie o to chodzi. Zobaczymy, co jeszcze wokoło się pokaże i jak to można tutaj zebrać razem, bo czytanie jest czytanie jest ogólne. A w ogólnym czytaniu to tak jest, że nie mamy pytania, tylko czytamy energie, które mogą się pokazywać, tak? Ostrzeżenia, jakieś informacje, wglądy o tym, co idzie, co jest w powietrzu i tak dalej. Dobrze, to popatrzmy teraz, co odchodzi. Te karty też przytasowałam. Teraz poprosimy jeszcze 8 kart dla Waszego dobra, prowadzenia, żebyście wiedzieli, dokąd właśnie ta podróż we wrześniu.
to w głąb siebie, czy to na zewnątrz, fizycznie jakaś podróż. Okay. Tutaj to, co odchodzi, to, co przychodzi, kariera, projekty, wasz ogień, może jakieś uczucie. Tutaj myśli, komunikacja, związki, szeroko pojęte, nie tylko romantyczne. Tutaj materia. Tutaj nadzieje, marzenia może, albo nadzieje, obawy. A tutaj wynik, zobaczymy. Marzenia dobrze mieć. A w tle mamy tutaj cesarza. Taki cesarz to jest osoba, która wie, czego chce i będzie do tego dążyć. Ale to też jest wojna. To jest wchodzenie w konflikty również. To jest rządzenie i taka dominacja kompletna. Więc tutaj to mocno się łączy. Jakaś tutaj jest w powietrzu, w atmosferze chęć tutaj takiego zdobycia swoich terytoriów, utrzymania ich, bycia tym człowiekiem, który nosi koronę, nawet cesarską, i nie pozwoli sobie dmuchać w kaszę. Więc z tego też mogą się brać tutaj jakieś sytuacje, w których no, wszyscy przegrywają, bo wtedy ten cesarz zostaje sam, w sensie takiej alienacji władzy, tak? I wtedy jest brak przyjaciół i właściwie, no dobrze, zdobyłem nowe tereny i co z tego? Nie mam z kim świętować na przykład, tak? I jestem sam i wtedy jest to taka, no takie bycie zwycięzcą tylko i wyłącznie w swoim własnym widzeniu siebie. No dobrze, to co odchodzi, zobaczymy. To jest szóstka buław. To jest zwycięstwo. Szóstka to jest Tiferet i to jest taka równowaga. W sensie szóstka to po piątce wchodzenie w taką stabilizację, może bardziej w taką ciszę albo radość po tych trudnych przejściach, na przykład czy sporach, czy jakichś kłótniach i konfliktach. W tym momencie tutaj to jest zwycięstwo, tylko chodzi o to, co uzyskaliśmy, tak? I jaki będzie następny krok, bo następna karta po szóstce była to jest siódemka, gdzie osoba, która zdobyła ten laur, tak jak tutaj cesarz na przykład zdobył nowe terytoria, musi je utrzymać, bo potem wszyscy na niego, znaczy chcą go atakować i odebrać mu to, co ma. Więc tutaj powoli zaczynamy mieć taki scenariusz typu zauważ, o co chcesz walczyć i z kim i dlaczego, co chcesz ugrać, co chcesz zwyciężyć i czy potem jesteś w stanie utrzymać to zwycięstwo. A tutaj co przychodzi? 9 monet. A to bardzo dobra energia przychodzi, bo być może walczycie o niezależność. Niezależność finansową, takie zdobycie kawałka dla siebie, gdzie będziecie się czuli usatysfakcjonowani i nie musicie wtedy mieć wokół siebie jakichś wielu ludzi, którzy będą wam zazdrościć na przykład. To jest taka karta, która mówi o tym, że jestem w mocy, że zapracowałam sobie, czy zapracowałem, że to wszystko jest moje, bo to jest mój wysiłek, który był włożony w to, żeby to zdobyć. Więc to może być też w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ta piątka, w sensie tej walki o swoje, zdobyciu tego swojego i bycia tym cesarzem i posiadaniu materialnym, czyli posiadaniu wszystkiego tego, co jest potrzebne do życia dla mnie w tym momencie. Zasobów, które pozwolą mi dalej kroczyć i iść, zrobić następny krok i osiągnąć pełnię sukcesu, czyli 10 monet. Zobaczmy, co tutaj. Tutaj myślenie jakieś jest, właściwie zatrzymanie. Bo mamy wisielca, a wisielec to jest karta, która pokazuje potrzebę bezruchu, potrzebę zawiśnięcia w tym miejscu, w którym jestem. To tak jakby ta karta mówiła, najpierw się poprzyglądaj wszystkiemu, co się tutaj wokół dzieje, nie rób niczego.
najpierw zobacz, co w ogóle tutaj jest do zrobienia, czy w ogóle warto tutaj wchodzić w to, w ten konflikt, czy warto walczyć o to swoje i o to, żeby potem być tym zwycięzcą samotnym, tak jak na początku powiedziałam, bez osób żadnych. Na razie mamy tutaj same pojedyncze osoby. Tutaj mamy tego zwycięzcę, ale to ta energia jakby gdzieś tam się już odsuwa powoli, tak? No zobaczmy, co dalej. 6 mieczy. No wygląda, że jeśli tutaj będziecie walczyć o swoje, to jest szansa na to, że dostaniecie tą nową pracę. Albo będziecie mogli uspokoić się wreszcie, że te wasze emocje opadną. Jeśli to jest wewnętrzny konflikt na temat tego, czy coś zmieniać, czy nie, to tutaj przychodzi taka okazja uciszenia, wyciszenia, ponieważ będziecie mogli spokojnie oddychać. Ta osoba tutaj na tej karcie, ona spokojnie może wynurzyć się na powierzchnię tutaj po tych właśnie przeżyciach trudnych i spokojnie odetchnąć. Ta woda jest spokojna. Tutaj się nic nie dzieje i mam wrażenie, że obie te karty mówią o tym, żeby się uspokoić, żeby tutaj nie robić pochopnie niczego, że jeśli będziecie zmuszeni do wchodzenia w konflikty, właściwie nikt was nie jest w stanie zmusić, to tylko my reagujemy na coś bardzo emocjonalnie albo za szybko, a tutaj jeśli pozwolimy sobie zaobserwować, co się dzieje i uniknąć tego konfliktu, to też może być nasze zwycięstwo, tak? I to może być uspokojenie. To też jest karta brama, 6 mieczy. To są myśli, które mamy. Te burzliwe myśli się uspokajają. I teraz zobaczmy, co tutaj się nam ujawni. Ale ładnie. Tutaj nam się pokazał as kielichów, czyli otwiera się nowe uczucie, wasze serce. Jest potencjał na to, żeby tutaj otrzymać dużo miłości, żeby móc dawać miłość. Tutaj jest no, wszystko, czego można oczekiwać w życiu, czyli taka czara wypełniona płynem, który jest taki ożywczy, który może nam przynieść dużo właśnie ukojenia, uzdrowienia, wyciszenia, ponieważ to jest jedynka, czyli to jest wejście w jedność, w taką unię umysłu i serca. Macie na to szansę, bo tutaj jest ten spokój, tutaj jest spokój umysłu, a tutaj jest ten spokój serca, mam wrażenie, i ta jedność taka. A tutaj wasza chęć być może wejścia w jakieś takie myślenie typu wygram, nie wygram, przegram, nie przegram, wiecie, takie rozdarcie, iść, nie iść. Lub też konflikt zewnętrzny, tak jak mówiłam. A tutaj następny as, bardzo fajnie, as buław, czyli znowu taka szansa i możliwość na osiągnięcie satysfakcji w tym, co robicie, czy otrzymanie nagrody jakiejś za wasze wysiłki, jeśli będziecie potrafili walczyć o swoje, bo to też mówiliśmy, że taki scenariusz jest walki o swoje, tak? To możecie tą walkę wygrać i dostać nagrody. Ta część czytania, i to jest taka przyszłość, gdybyśmy pominęli te pozycje, to wygląda bardzo obiecująco. To wygląda na takie spełnienie, na taką ekscytację nowością, tym, co przychodzi, jakąś taką energią zesłaną ze źródła. Tak jakbyście mieli tutaj chęć zakończyć cokolwiek by tu się nie działo wcześniej. I pójść za tym nowym, jak gdyby zupełnie zmienić swoje życie, które będzie pełne materialnych, fajnych nagród, ale też takiego głębszego widzenia sensu życia i tego, co robicie, co jest w życiu dla was ważne. To mogą być też nowe związki, może to być nowy romans, może być coś takiego, co będzie się chciało ujawnić. Spotkanie kogoś, kto może okazać się bardzo, bardzo taką ważną osobą dla was w życiu. Nie mówię, że to musi być zaraz taka wielka miłość, ale to może być nowy przyjaciel, ktoś, na kim będzie można na przykład polegać, kto będzie wam mógł powiedzieć dużo na temat bycia osobą usatysfakcjonowaną życiem. Dobrze, zobaczmy, co tutaj. Tutaj wasze nadzieje i obawy, mamy maga.
czyli to jest raczej nadzieja na to, że jesteście w stanie tutaj zacząć wszystko od początku i rzeczywiście zostawić to, co było za sobą, bo Wisielec pojawia się często w czytaniach w momencie takim przełomowym też, bo wcześniej mamy Sprawiedliwość pod numerem 11, a potem następna karta to jest Śmierć, tak? Czyli transformacja. I tutaj mam wrażenie, że to jest taki etap, może nie dla wszystkich, ale dla wielu z Was, taki etap, w którym zatrzymujecie się i zaczynacie zastanawiać się nad tym, co jest rzeczywiście ważne i w co chcecie teraz iść. Za czym podążać, co jest takie ważne, czy pieniądze, czy uczucia, czy ludzie, czy wy sami w tym wszystkim. I unikanie tego konfliktu, ta karta pięciu mieczy, może być bardzo taką dobrą wskazówką na to, żeby iść w wyciszenie raczej i w przemyślenia, niż w jakiś atak słowny, czy myślowy na siebie. A co tutaj mamy? 8 mieczy. Osiem mieczy, karta niewidzenia czegoś. I znowu jest nadmiar myśli. To tak jakbyście cały czas się zastanawiali, bo tutaj mamy maga, który to jest pozycja, w której to są wasze nadzieje lub obawy. I macie nadzieję, że tutaj jesteście w stanie wyczarować, dać sobie radę i zacząć pomyślnie tutaj ten nowy etap i mam wrażenie, że tak będzie. Natomiast tutaj może nie widzicie tego tak jasno i wyraźnie, stąd tutaj ta piątka. Ponieważ osiem tych mieczy chce wbić się tutaj w głowę tej osoby. Czyli mamy tutaj myślenia nadmiar. Nadmiar scenariuszy. Tak jak ja nieraz mówię o kartach i nieraz widzę różne sytuacje, o których można powiedzieć. Ale to jest tak, że to jest za dużo, ponieważ i tak nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego tego do tych wszystkich osób, które tych czytań słuchają. Tu po prostu jest tak samo. To tak jakbyście chcieli nagle umysłem ogarnąć wszystko. Tak jakbyście pomijali tutaj waszą intuicję. A gdzie tutaj Wisielec jest mocno związany z wodą? Bo to jest woda. I tutaj jest ta intuicja. I raczej bym poszła w intuicję. Tutaj w obydwu pozycjach mamy wodę. I mam wrażenie, że byłoby tutaj bardzo korzystnie, żeby pójść raczej właśnie w intuicję niż w umysł. Bo sam umysł nie jest w stanie wam tutaj dostarczyć wszystkich informacji, których potrzebujecie. To, co czujecie, czyli ten kielich i ten wisielec, tutaj to jest informacja dla was ważna i połączenie tutaj z umysłem, ale ze spokojnym umysłem, bo ten umysł jest zburzony i tutaj jest też za dużo myśli, pułapka jakaś, ponieważ widzenie tutaj jest jakoby pewnych scenariuszy, które mogą być niezgodne z prawdą, bo mamy tutaj jakieś zaciemnienie, chmurę, która zasłania słońce, czyli nie widzimy wszystkiego tak, jak byśmy chcieli widzieć. Więc to nie jest do końca ta jasność umysłu, której byście oczekiwali. Tak jak tutaj mamy ten spokój, tak? Ten spokój, wejście w taką sferę spokoju. Więc zobaczymy, co tutaj jeszcze ja dociągnę karty, co mogą nam powiedzieć. Dlaczego jest ta ósemka mieczy? To mnie tutaj zastanawia. Dlaczego wy tutaj, tak jakbyście czegoś nie widzieli, tak jakbyście może nie widzieli, że tutaj wchodzicie w konflikty, albo że dostajecie tutaj te prezenty, te asy dwa. Niedostrzeganie tutaj jest jakiejś sytuacji, albo właśnie tych darów. No dobrze, to zobaczmy, dlaczego tutaj jest 8 mieczy. Bo tutaj jest gdzieś jakiś brak komunikacji, albo nie ma dostatecznej jasności co do tego, czego wy chcecie. Może chcecie właśnie tej niezależności finansowej, która tu się pokazuje, ale to może nie jest aż do końca takie jasne dla was, bo może chcecie złapać kilka srok za ogon, a nie widzicie tego, co macie obok siebie. Albo coś tutaj zwyciężyliście i macie to.
i macie tu ten spokój umysłu i takie zatrzymanie i oglądanie wszystkiego tego, co was otacza, czy ludzi, czy spraw. Ale tutaj gdzieś w was głęboko może siedzieć właśnie ten taki chochlik, który cały czas was namawia do tego, żeby tak drążyć temat, albo podjudzać, albo się kłócić, albo ugrywać coś, tak? Albo mówić wam, nie, no nie, tutaj na pewno nic nie ma nowego. To jest takie zapętlenie się w takie miejsce, w którym nie ma jasności umysłu, a trzeba tutaj sobie coś powyjaśniać. Może warto sobie spisać listę rzeczy, których oczekujecie w życiu, że się wam spełnią. Może napisać sobie marzenia swoje. I wtedy wiedząc, czego chcecie, możecie zacząć realizować jakiś plan, albo wtedy może uspokoi się tutaj ta energia takiego mąciciela, taki archetyp człowieka dążącego do konfliktów, takiego cesarza, który chce najechać sąsiednie plemiona i chce swoje wygrać zawsze. No, może tego nie widzicie, bo tutaj coś jest niewidoczne przed wami, ukryte. No tak to mi to jakoś wygląda. A jeszcze zapytamy w takim razie, dlaczego ta piątka w ogóle tutaj jest. Może dostaniemy jeszcze jakąś odpowiedź, czy w jakiś sposób może uspokoić tą energię. Być jak król buław, czyli taki zdobywca, który już czuje, że wszystko ma i właściwie nie musi z nikim o nic walczyć, tak? Czyli to poczucie, że właściwie jestem spełniony, czy czuję, że to, co mam, to jest właściwie to, czego potrzebuję w tym momencie, a żaden konflikt nie jest mi na ten moment potrzebny. To jest takie mądre podejście do konfliktu, takie zobaczenie też tej drugiej strony. Jeśli to jest konflikt wewnętrzny, to może być taki twórca, który stworzył już jakąś przestrzeń dla siebie i tutaj jest w stanie podjąć następną buławę bez mówienia komuś, że będę ci teraz zabierał coś albo to jest moje. No, to jest taka energia mądrego króla, który wie, kiedy przestać albo kiedy wycofać się. I nie zawsze trzeba atakować. Zobaczmy jeszcze, co jak nam tutaj... Aha, a w tle jeszcze jest piątka buław. To jest taka bardzo popularna karta, ta piątka buław w tle, ostatnio właśnie w czytaniach na wrzesień. Zobaczmy jeszcze, co właśnie talia wyroczni powie. W jaki sposób nam tutaj podsumuje to czytanie. Wybrałam do tych czytań wrześniowych taką talię świętego podróżnika. Zobaczymy, czy tutaj nam podpowie jeszcze coś na temat tej piątki mieczy. Albo w ogóle całego czytania. Tak by było najlepiej. Ok, to środkowa będzie karta. Środkowa? Ta będzie. To są wrota triumfalne, czyli sukces w twoim życiu się rozszerza. No tak jest, bo mamy tutaj dziewiątkę monet, która leży w przyszłości i to jest prawda, że ten sukces tutaj nadchodzi. Tak jak mówiłam, sukces materialny. Natomiast uważajcie na te konflikty, bo to może być też zazdrość innych ludzi na temat tego, że coś zwyciężyliście, że coś macie. I to może być takie właśnie niewidoczne, że inni wam zazdroszczą, tak? Bo no, my jesteśmy tylko wszyscy ludźmi, więc są ludzie, którzy potrafią zazdrościć i z tej zazdrości potem różne rzeczy wynikają. Cieszcie się z tego, że nadchodzą nowości, że jest as kielichów i jest as buław, że mamy tu dziewiątkę monet, bo są to bardzo, bardzo dobre karty, które wróżą bardzo miły czas, przynajmniej dla niektórych z was, bo wiadomo, czytanie ogólne, ale
możecie czerpać z tych nowości, z tej jedności, bo to jest jedność serca i tutaj taka chęć tworzenia swojego życia w taki bardzo przemyślany sposób. Tylko właśnie tutaj ta ósemka mieczy to może być niewidzenie wokół siebie niebezpieczeństwa, w sensie zagrożenie konfliktem. Tak, takie mam wrażenie. Tutaj jeszcze autorka tej talii mówi o tym, że te bramy się otwierają i czekają szeroko otwarte na ciebie. To może być wewnętrzne albo zewnętrzne osiąganie sukcesu, który przychodzi prosto do was. To jest taki rozkwit umysłu, w sensie mam wrażenie, że tutaj może chodzić o tego wisielca poprzez odwrócenie perspektywy i to jest jakaś zmiana też, która nadchodzi, bo następna karta w kolejności byłaby śmierć, tak? Więc to może być zmiana duża. Im bardziej poczujesz miłość, im bardziej poczujesz prosperitę, sławę, fortunę, która przychodzi, czyli możliwości materialne, zabezpieczenia, tym bardziej to wszystko będzie spływało do twojego życia. I tak jest, bo to nazywa się prawo przyciągania, to jest prawo obfitości w życiu. Im więcej jesteśmy, im bardziej jesteśmy wdzięczni za różne rzeczy, które do nas przychodzą, tym więcej dostajemy tych dobrych rzeczy. Im więcej narzekamy, tym więcej mamy powodów do narzekań. Także tutaj warto się właśnie zastanowić nad tym, co ten nasz umysł produkuje. W sensie piątki tych mieczy. Tu też ta autorka pisze o tym, że my tylko możemy siebie pokonać sami poprzez to nasze myślenie, które nas czasem powala, zwala z nóg w ten sposób. Jeśli nawet nas zwali z nóg i jesteśmy w stanie się podnieść i iść dalej, to znaczy, że jesteśmy zwycięzcami, tak? To tak jak mamy tutaj tą kartę zwycięstwa, tą sześć buław. To jest nasz umysł, który powoduje, że my tracimy siłę na przykład albo energię. I to jest to jest ta karta ośmiu mieczy tutaj. Także to od nas bardzo dużo zależy. Od tego, w jaki sposób myślimy o sobie, o innych, o całej sytuacji. I jeśli podnosimy się, jeśli mamy gorszy moment i podnosimy się po tym momencie i cały czas staramy się zrozumieć ten swój upadek i iść dalej, to jest bardzo ważna sprawa. Bo jesteśmy ludźmi tylko, upadki nam się zdarzają, upadki, jakieś myśli, które przychodzą nie wiadomo skąd, albo się martwimy o coś, albo gdzieś chcemy się na sobie zemścić czasami, mówiąc sobie, że jesteśmy nieatrakcyjni na przykład. To jest normalne, tak my wszyscy tak się zachowujemy. Mamy swoje słabości, ale trzeba sobie te słabości wybaczyć i iść dalej. I to się wtedy otwiera życie. Starać sobie może pisać, tak jak mówiłam, te swoje mocne strony, opisać swoje dokonania. I to pomaga nam podnieść się na duchu, pomaga nam zobaczyć siebie w mocy. I jako osobę, która może zyskać bardzo dużo i zdobyć bardzo dużo w życiu. Życzę Wam bardzo udanego września. Pozdrawiam Was bardzo i do usłyszenia w następnych czytaniach.